już tradycja. Te koncerty są dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie bardzo ważne. Mogą się bowiem sprawdzić na scenie, a przede wszystkim zaprezentować przed publicznością. Do teatru przychodzą zazwyczaj całe rodziny, by zobaczyć swoje pociechy z instrumentami. Co ciekawe, wspólnie z uczniami występują także pedagodzy. Tak się składa, że w ostatnich 2 latach pozyskaliśmy grupę młodych, bardzo utalentowanych, aktywnych estradowo-pedagogów i stąd pomysł, żeby podczas koncertów w teatrze prezentować zarówno tych najbardziej utalentowanych uczniów, jak i nowych pedagogów. Na scenie wystąpiło blisko 40 osób. Koncert w teatrze to swego rodzaju nagroda dla tych najbardziej uzdolnionych uczniów, ale także okazja do przybliżenia świata muzyki i instrumentów innym. Muzycy zagrali m.in. na skrzypcach, saksofonie, oboju, akordeonie, fortepianie, trąbce, gitarze, flecie, waltorni, puzonie czy fagocie. Tak urozmaicony koncert jest możliwy dzięki bogatej ofercie edukacyjnej Cieszyńskiej Szkoły Muzycznej. Instrumenty mniej nobilitowane, mniej popularne to na przykład akordeon, który dzięki 3 nowym nauczycielom, doktorantom Katowickiej Akademii Muzycznej, staje się bardzo popularny w Cieszynie. Od niedawna w naszej ofercie edukacyjnej pojawiła się, czy funkcjonuje, altówka, perkusja, która od lat cieszyła się wielką popularnością. Od lat kandydaci dopytywali o możliwość kształcenia się w zakresie gry na tym instrumencie. Fagot, bardzo egzotyczny, a równocześnie piękny instrument, instrument orkiestrowy. Pracujemy też nad tym, żeby w ofercie naszej szkoły pojawiły się jeszcze kolejne instrumenty, ale to może póki co niech zostanie naszą tajemnicą. Natomiast jeśli chodzi o te najbardziej popularne instrumenty, no to tradycyjnie od lat fortepian, skrzypce, flet, gitara, gitara klasyczna, dlatego te instrumenty niezmiennie pojawiają się na estradzie podczas naszych koncertów. Obecnie zakończyła się rekrutacja na rok szkolny 2018-2019. Państwowa Szkoła Muzyczna kształci na 2 poziomach. Pierwszego stopnia to nauka gry na wybranym instrumencie w 2 grupach wiekowych, od lat 6 i od lat 8, zaś drugiego stopnia posiada 2 wydziały, instrumentalny i wydział rytmiki. Tutaj naukę mogą rozpocząć dzieci od 12 roku życia. Wasi absolwenci gdzieś tam się później dalej dostają? Może tutaj pan się pochwalić jakimiś takimi wybitnymi absolwentami? Oczywiście, że tak. Spora grupa naszych absolwentów decyduje się na kontynuację edukacji muzycznej. Ubiegają się o przyjęcie do najbardziej renomowanych polskich uczelni muzycznych, ale też z radością, czy z żalem powiem, że spora grupa tych absolwentów wybiera studia na uczelniach zagranicznych. Jeśli chodzi o tych najwybitniejszych, no to w ostatnich latach stanowią te grupy flecistki, tutaj uczennice pani profesor Doroty Parzyk, pani profesor Teresy Zięby-Janasik są najlepszymi przykładami tych utytułowanych, utalentowanych absolwentek, które kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telerz.